Wrócimy dalej. Samoobrona i broń palna. Tym razem broń, kabura wewnętrzna. Ta sama sytuacja co z saszetką i co z nerwą, czyli mamy gościa, który nas dopiera do muru. Fajnie jest. Kabura wewnętrzna i zewnętrzna, ok. Ja broniąc się mogę, jestem w stanie wyjąć i zobaczcie, zdystansować gościa i już oddawać strzały. Złapałem gościu miczga, widzę krew leci, no to wiadomo. Oczywiście też nie to, że stoimy tu, tylko jak już strzelamy, gościu dalej będzie parł na nas. Bam, 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 bam. Oczywiście nie wyrzucamy tej broni. Wiecie dlaczego? Żeby ktoś tam tej broni nie złapał tylko i żeby za dużo osób nie nagrało tego.